Cześć, z tej strony Karolina Sobańska. Witam Was w wyjątkowym odcinku mojego podcastu. Co tydzień zapraszam do niego przeróżnych gości i rozmawiam o zdrowiu, ekologii, świadomym życiu czy uważności ale w tym tygodniu zaprosiłam ich aż pięciu, ponieważ w obliczu tego, co dzieje się obecnie na świecie, postanowiłam przygotować dla Was szczególny materiał poświęcony temu, jak zachować spokój, jak radzić sobie z lękiem i jak wspierać odporność w czasie pandemii. Pozwólcie, że najpierw przedstawię wam moich gości. Będą to dr Joanna Podgórska, biolożka i neurobiochemiczka. Ekspertka od wszystkiego, co związane z neurobiologią i psychosomatyką, szczególnie w kontekście diety. Porozmawiamy z Asią o tym, jakie jest podejście naukowców do epidemii, jak stres wpływa na naszą odporność oraz jak najlepiej wesprzeć swój organizm. Moja kolejna rozmówczyni to dr Małgorzata Majewska-Tomasik, psychoterapeutka, chemiczka i antropolożka kultury. Wytłumaczy nam, co to jest lęk, czym różni się od strachu i skąd się bierze. Zapyta Małgosię też o to, czy reakcja lękowa to normalne zjawisko. W zaistniałej sytuacji. Trzecim gościem jest Orina Krajewska, aktorka i prezeska fundacji imienia mogosi Braunek bądź, która zajmuje się promowaniem holistycznego podejścia do zdrowia i leczenia, szczególnie w kontekście chorób onkologicznych. Porozmawiamy o tym, skąd wzięła się tak intensywna i wręcz paniczna reakcja społeczeństwa na epidemię wirusa, dlaczego tak istotne jest zachowanie spokoju, jak stan umysłu wpływa na naszą odporność oraz jak możemy o siebie zadbać. Czwarta gościni to Eli Wierkowska, nauczycielka jogi i medytacji, założycielka Yoga House Warsaw. Porozmawiamy z Eli o tym, co może dać nam praktyka medytacji i ćwiczenia oddechowe. Po raz kolejny podkreślimy konieczność zadbania o wewnętrzny spokój. I zmierzenia się z byciem ze sobą samym. Na koniec zapytam Asię Łożyńską, nauczycielkę prawa przyciągania, ekspertkę od terapii metodą opukiwania i olejkami eterycznymi, o to, czym z duchowej perspektywy jest lęk i czy powinniśmy z nim walczyć. Asia podzieli się z nami narzędziami, do których możemy sięgnąć aby poradzić sobie w tym trudnym czasie. Dodatkowo zapytam też te wyjątkowe kobiety o to, co najbardziej pomaga im radzić sobie w zaistniałej sytuacji i na co w końcu znajdą teraz czas. To naprawdę specjalny i jedyny w swoim rodzaju odcinek. Wierzę, że będzie on dla Was. Pomocne. Zacznijmy zatem od mojej pierwszej rozmówczyni, dr Asi Podgórskiej. Asiu, powiedz mi, jaki jest stosunek naukowców do zjawiska epidemii, teraz już pandemii. Przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na fakt, że tak naprawdę epidemie i pandemie pojawiały się zawsze. I ludzkość w całej swojej historii przechodziła przez wiele epidemii i chorób zakaźnych, ale rzeczywiście jest tak, że pojawiają się one coraz częściej. I można powiedzieć, że w ciągu ostatnich 20 lat, właśnie aż trzy epidemie tak naprawdę zostały spowodowane przez koronawirusy, które to rozpoczęły się głównie, zazwyczaj epidemie po prostu. Hmm, Wywodzą się z Azji i z Afryki i jest to spowodowane po prostu tym, że tam człowiek ma największą styczność ze zwierzęciem. Po prostu e, ludzie coraz częściej wychodzą z miast, jakby zasiedlają nowe tereny, które bardzo często są powiązane tak naprawdę z obecnością zwierząt. I normalnym i po prostu całkiem prawdopodobnym, prawdopodobną sytuacją jest to, że zwierzęta również dzikie towarzyszą człowiekowi, i w ten sposób właśnie wirusy bytujące normalnie w zwierzętach mogą mutować i stawać się również jakby patogenne dla człowieka. Natomiast to, co tutaj chciałabym podkreślić, to oczywiście, no, że nie wiemy, kiedy ta epidemia się zakończy, i tak naprawdę rzeczywiście sytuacja jest bardzo dynamiczna. Pewnie teraz, gdy nagrywamy ten podcast, sytuacja wygląda już zgoła inaczej. Natomiast to, to o czym warto pamiętać i, i co wyczytałam na, na, na stronie Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, to to, że tak naprawdę tą sytuację możemy porównać do sytuacji związanej z pandemią świńskiej grypy. W 2009 roku pamiętamy być może, że była sytuacja związana z Wybuchem pandemii h 1 n 1 czyli właśnie świńskiej grypy, która przedostała się na resztę świata z Meksyku, z trzody chlewnej, po prostu wirus zmutował i zaczął, zaczął być również groźny dla ludzi. Również objawy były bardzo podobne do, do, objawy, do objawów COVID-19. Natomiast i uznano wtedy, że jest to najszybciej rozprzestrzeniająca się pandemia w historii. Jednak, tak jak widzimy teraz, sytuacja w jakimś tam stopniu, no nawet nie w jakimś stopniu, ale zatrzymała się. Już nie widzimy, nie, nie, jakby nie mówimy o zachorowaniach na, na świńską grypę. Widzimy, że tak naprawdę świńska grypa teraz pojawia się sezonowo. Podobnie było w przypadku SARS, wirusa, który, jakby którego źródłem były Chiny. Tutaj objawy również były podobne do COVID-19 i też. Związane to było z niewydolnością oddechową, z jakby bardzo szybkim rozprzestrzenianiem się i ogłoszono epidemię bodajże w 2002 roku i wcale nie wdrożono jakichś bardzo dużych procedur zapobiegawczych. Natomiast też tak naprawdę ta sytuacja po prostu ucichła i my powróciliśmy do normalnego życia. I jak wynika z analiz, to oczywiście COVID-19. Jakby yy, śmiertelność nie jest duża w stosunku do MERS czy do SARS, natomiast tutaj ogromne niebezpieczeństwo wynika z tego, że tak naprawdę, jak już też nie chcę się powtarzać, ale przechodzimy tą chorobę bardzo często bezobjawowo, szczególnie my młodzi ludzie, dzieci. I po prostu przenosimy ją, jesteśmy no, takimi tranzytami troszeczkę pomiędzy sobą bez tej świadomości tego, że w ogóle problem nas dotyka. I to tak naprawdę jest tutaj głównym problemem, więc ciężko określić, kiedy ta sytuacja się skończy. Jednak jak podkreślają epidemiolodzy, ludzie, którzy zajmują się tak naprawdę problem, problemem chorób zakaźnych, bo ja nie jestem absolutnie specjalistą, tylko tak z biologicznego punktu widzenia, Wydaje mi się, że epidemie zawsze kończą się tak zwaną globalną amnezją, to znaczy zapominamy o tej sytuacji, wytwarzamy swego rodzaju mechanizmy obronne w naszym organizmie, czyli tutaj mam na myśli przeciwciała i stajemy się na to bardziej odporni. I dokładnie taka sytuacja miała miejsce w przypadku świńskiej grypy, czy w przypadku SARS, czy w przypadku MERS. I ja mocno trzymam kciuki, że, właśnie naszą mądrością, taką społeczną, i w ogóle mądrością, rozsądkiem ludzi na całym świecie, będziemy w stanie tą sytuację zatrzymać. I kluczem jest tutaj po prostu stosowanie się do tych wszystkich wytycznych, które, które są podawane przez wszystkie organizacje rządowe, organizacje zdrowotne, organizacje związane z działaniami epidemiologicznymi, lekarskimi i po prostu będziemy w stanie tą sytuację zatrzymać. A tak naprawdę, epidemie i pandemie towarzyszyły nam zawsze. Wszystko tylko kwestia tego, jak my też co z tego wyciągniemy. Myślę, że tutaj, tak jak mówiłam, najwięcej tych chorób zakaźnych wywodzi się z takich rejonów, właśnie tak jak mówię, Afryka, Azja, gdzie dosyć dużym towarzystwem są te dzikie zwierzęta i być może troszkę ograniczenie. Jakby większa kontrola nad handlem dzikimi zwierzętami, jakby przebywaniem ludzi na bardzo zagęszczonych targach, gdzie nie do końca ta higiena jest w porządku z dzikimi zwierzętami, czy kłusownictwo. Myślę, że tutaj powinniśmy na to też zwrócić uwagę. Tak, z mojego punktu widzenia, mówię, nie jestem specjalistą w, w tym temacie, ale tak podpowiada mi rozsądek. Jesteś za to specjalistką od stresu? Powiedz mi w takim razie, co dzieje się z naszym układem odpornościowym, kiedy się stresujemy? No rzeczywiście tak naprawdę okazuje się, że stres, a szczególnie przewlekły stres ma niesamowicie, dużą, e, niesamowicie duży wpływ na to, co dzieje się z naszą odpowiedzią immunologiczną. My już też trochę rozmawiałyśmy o tym na naszych podcastach i ja też nie chcę się powtarzać, zresztą bardzo dużo informacji na ten temat teraz można znaleźć w internecie, na Instagramie, na, na różnych profilach social mediowych, co jest super, bo tak naprawdę promujemy tą wiedzę i, i podkreślamy, jak bardzo, bardzo e, ważny jest właśnie stres, e, zamartwianie się, czy brak snu na naszą odpowiedź immunologiczną, bo naprawdę jest to, e, jest to tak naprawdę klucz. Wiemy na przykład, że... E, Przewlekły stres powoduje modulowanie odpowiedzi immunologicznej w taki sposób, że spada ilość limfocytów T. Limfocytów T i limfocytów B tak naprawdę, czyli komórek układu odpornościowego, które odpowiedzialne są zarówno za taką szybką akcję komórkową naszego układu immunologicznego, jak i odpowiedź humoralną, czyli na przykład wytwarzanie przeciwciał przeciwko konkretnym patogenom. Wiemy też, że przewlekły stres znacznie obniża poziom komórek NK, tzw. natural killers, które są niezwykle ważne ważne w procesach usuwania szkodliwych patogenów związków, które są naszymi potencjalnymi wrogami. Wiemy też, że w wyniku przewlekłej reakcji stresowej dochodzi do reaktywacji niektórych wirusów, które normalnie w naszym organizmie przybywają w tak zwanym stanie latentnym, czyli po prostu wyciszonym. Na przykład myślę, że dosyć często lub oby nie, ale spotykamy się z taką sytuacją, kiedy pospolity wirus opryszczki, tak zwany herpes simplex, który objawia nam się tam popularnie nazywanym zimnem, właśnie wychodzi w cudzysłowie w momentach lub objawia się wtedy, kiedy mamy obniżoną odporność, a na przykład też wtedy, kiedy mamy jakąś podwyższoną reakcję stresową, czyli coś, coś się dzieje. Mi na przykład często tak zwane zimno wychodziło w trakcie sesji. I Musimy też wiedzieć, że cała nasza immunoprotekcja tak naprawdę spada i możemy się suplementować, tak jak często o tym wspominamy, teraz kwasami omega-3, przyjmować bardzo duże jednostki witamin. Natomiast jeżeli nie zadbamy o tak naprawdę podstawy, czyli zahamowanie trochę tego przewlekłego stresu, tak jak mówię, zamartwianie się, to nic nie wskuramy tą dodatkową suplementacją czy przyjmowaniem określonych leków. Podobnie ma sytuacja, podobny związek jest z niedoborami snu. Czyli jeżeli jeszcze stresujemy się, nie dosypiamy, to tak naprawdę nasza odpowiedź układu odpornościowego w cudzysłowie kuleje i, i możemy działać tutaj różnymi y, strategiami i mechanizmami farmaceutycznymi, y, to tak naprawdę niewiele wskuramy. Cała odpowiedź układu odpornościowego jest ściśle skorelowana z, z przewlekłym stresem, z reakcją organizmu na na bodźce, z zbyt dużym wyrzutem y, kortyzolu. Y, wiemy, że podwyższony poziom kortyzolu działa również prozapalnie. Y, oprócz tego, że niezbyt dobrze działa w kontekście naszego mózgu, tak jak y, już nieraz też o tym rozmawiałyśmy, chociażby w, y, jeśli chodzi o obniżenie poziomu acetylocholiny czy wpływanie na w ogóle na poziom neuroprzekaźników i taki balans naszej głowy, to bardzo mocno będzie tutaj też wpływał na obniżenie naszego układu odpornościowego, więc jest to po prostu ultra, ultra ważne. W dalszej części podcastu dowiemy się, jak zadbać o wewnętrzny spokój, a co za tym idzie, jak zredukować stres. Ale na koniec powiedz mi, Twoim zdaniem, jak najlepiej jest wesprzeć teraz swój organizm? No my dla swojego organizmu możemy zrobić tak naprawdę bardzo dużo. Przede wszystkim takie cztery elementy, które są kluczowe tutaj: to sen, higiena. Dieta i izolacja. Sen, tak jak wspominałam, no, wiemy już, czy to w książce e, Dlaczego śpimy, czy w Pogonie za słońce, którą tak promujemy, czy w książce e, profesora Pandy, tak wiele jest powiedziane na temat tego, że jest to najcudowniejszy lek, najcudowniejszy, darmowy, najbardziej dostępny. Wtedy to organizm się przecież regeneruje w trakcie snu, odbywa się cały recykling komórkowy i, i nasze komórki tak naprawdę mogą sprawnie działać, również te komórki układu odpornościowego. Wiele badań wskazuje na to, że już jedna nie noc tak naprawdę robi nam takie luki w prawidłowej odpowiedzi. Yy... Immunologicznej, że ciężko jest tak naprawdę to oszacować, nawet, ale odsyłam do, do PubMedu, bo bardzo duże, dużo można znaleźć informacji na temat sleep deprivation i e, immunology, czy e, T cells, na przykład. Takie publikacje też widziałam, więc przede wszystkim sen i to, żeby się wysypiać. Też jak wspomniałam o tym e, aspekcie przewlekłego stresu, tutaj również. No wiadomo, że łatwo jest mówić, nie stresujmy się, szczególnie w tej sytuacji, gdy na przykład martwimy się o naszych bliskich, czy, czy o rodziców, czy osoby starsze, to jednak musimy mieć gdzieś to z tyłu głowy, że tak naprawdę nie robimy nic dobrego i, i przewlekły stres po prostu będzie przedłużał całą tą, powiedzmy, sytuację zdrowotną naszego organizmu i przez co my też jesteśmy bardziej podatni na to, że, żeby zachorować. Nawet jeśli przechodzimy chorobę bezobjawowo, to obniżając swoją odpowiedź immunologiczną, no, no nie robimy na pewno nic dobrego. Bardzo ważnym, ważnym aspektem, też o którym często rozmawiamy, jest dieta. Tutaj chciałabym podkreślić, że. Ja rozumiem właśnie robienie wszelkiego rodzaju zapasów i, i, i wykupowanie takich strategicznych produktów y, na zapas do domu, ale pamiętajmy, że w kontekście jedzenia to naprawdę nie najemy się na zapas. Przeciążone układy pokarmowe, przeciążone organizmy, przejedzone, a tak naprawdę nieodżywione, to też wcale nic dobrego. Ja na przykład y, dalej stosuję posty przerywane, y, wiadomo, jakby zapewniam sobie odpowiednią kalorykę swoich posiłków, ale. Organizm, który nie musi trawić wieczorem, który żyje sobie zgodnie ze swoim cyklem i rytmem dobowym i wieczorami, i czy to w porze nocnej, zajmuje się już jakby regeneracją i, i aktywacją komórek układu odpornościowego, pozwala po prostu im działać no na pewno będzie y, jakby czuł się lepiej niż organizm, który jest przejedzony i w sytuacji, kiedy powinien już być wyciszony wieczorem, będzie trawił te wszystkie y, resztki pokarmowe i, i trawił te nadwyżki jedzenia, co szczególnie myślę ma teraz znaczenie, kiedy właśnie siedzimy w domach i, i może trochę z nudy, może trochę po prostu, żeby y, z, z takim podejściem, że jak będę jadł więcej, to będę sprawniejszy i bardziej zabezpieczony przed infekcją. Otóż nie. Jeśli... Jeśli chcemy dietą tak naprawdę wpłynąć na układ odpornościowy, to jak to zwykle, najzdrowsza w moim odczuciu dieta, czyli dieta przeciwzapalna, taka dieta śródziemnomorska zmodyfikowana na. W w różny sposób, kto co lubi, ale dieta bogata w dobre tłuszcze, omega-3, omega-6, dieta bogata w antyoksydanty, polifenole, czyli jedzmy dużo warzyw, jedzmy dużo związków o takim przeciwzapalnym charakterze, czyli dodawajmy kurkuminę do naszych potraw, dodawajmy e, właśnie tak jak mówię, warzywa, e, owoce. Możemy też wspomagać się suplementacją. Bardzo ważna jest oczywiście nie gigantyczne dawki, e, bo też z takimi opiniami się spotkałam, że nagle stosujmy witaminę D w w ilości 10 tysięcy jednostek, czy znacznej ilości witaminy C, no, no tak naprawdę nie dosuplementujemy się też na zapas, i warto oczywiście te elementy włączyć, tak jak omega-3, EPA, DHA, czy witaminę D3, czy witaminę C, laktoferynę, która działa bardzo dobrze w, w celu jakby poprawy działania układu odpornościowego, czy kolostrum. Ale pamiętajmy, że podstawy leżą. Podstawą zawsze będzie sen, dieta, a później suplementacja, czyli tak jak naprawdę te nasze dobre nawyki żywieniowe, które powinniśmy mieć cały czas. Nie powinniśmy ich tutaj moim zdaniem zmieniać. Wysypianie się to już mówiłam. Natomiast co ważne jeszcze w moim odczuciu? Ważne jest, żeby znaleźć też ten taki spokój, czyli jeśli teraz mamy więcej czasu, to być może zamiast siedzieć i po prostu skrolować kolejne w poszukiwaniu kolejnych badań czy doniesień, może warto. Usiąść na chwilkę, spróbować, zaprzyjaźnić się z medytacją, czy poczytać dobrą książkę. Po prostu jakby wyciszyć się w całym tym chaosie informacyjnym i, i nie dać się też zwariować. To takie jakby holistyczne elementy, które wydają mi się bardzo mocno, wpływają też cieleśnie i fizycznie na nas organizm. I, I co ważne, stosujmy się do tych wszystkich zaleceń. Też już o tym mówiłam, ale. Pamiętajmy, że jeżeli nie musimy, to tak już wszyscy o tym, o tym mówią, ale podkreślajmy to, nie wychodźmy z domu. Ważne jest to, aby rzeczywiście myć te ręce, i to wystarczy zwykłe mydło po prostu mydło, które jest detergentem i tak naprawdę zmyje z powierzchni naszych dłoni, czy też jakby powierzchni płaskich wirusa, który ma osłonkę lipidową. Oczywiście nie zabije tego wirusa, ale jakby pozwoli, jakby pozbawi nas przynajmniej z powierzchni naszych dłoni. Warto też pamiętać o tym, żeby nie dotykać naszych błąd śluzowych, czyli nie, nie drapać oka, starać się nie dotykać nosa czy okolicy ust, bo ten wirus jakby najchętniej przedostaje się do organizmu. Jeśli myjemy ręce w miejscach publicznych, to pamiętajmy, że możliwym, najgorszym możliwym rozwiązaniem jest suszenie dłoni w tych elektrycznych suszarkach, ponieważ wtedy wytwarzają się areozole. Jest to po prostu cudowne środowisko dla bytowania wirusa. Ciepło, wilgoć, więc najlepiej... Jeżeli jest taka możliwość, wytrzeć dłonie w y, jednorazowe ręczniki y, papierowe. I co ważne też, dzisiaj czytałam, pewnie będzie to jeszcze potwierdzone, ale tak po prostu gwoli y, ścisłości i takiej bezpieczeństwa nie stosujmy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, czyli np. ibuprofenu w kontekście tutaj COVID-19, bo dane nie są jeszcze do końca jasne, ale może być też tak, że to wcale nam nie pomoże, a może trochę zaostrzyć nawet y, stan związany z obecnością wirusa. Tak samo jak w przypadku wszelkiego rodzaju leków y, takich popularnie stosowanych na wirusy, czyli czy neozinę, nie pamiętam innej nazwy preparatu popularnie stosowanego, ale właśnie wiem, że to na przykład neozinę, która y, zawiera w sobie izoprynozynę, i tak naprawdę nie wykazano, że te leki działają na wirusa grypy czy będą działały na wirusa COVID-19. I tutaj po prostu przestrzegałabym też przed tym, aby nie, nie faszerować się w cudzysłowie tymi lekami przeciwirusowymi. Czyli podsumowując, no, zachować zdrowy rozsądek, nie zmieniać jakoś tak bardzo mocno swoich nawyków codziennych. Jeżeli są dobre, jeżeli są złe, no to może jest to czas, żeby zmienić na te lepsze. Po prostu. Myć częściej niż zazwyczaj dłonie, dobrze się odżywiać, odżywiać, czyli nie, nie przejadać, a odżywiać, zastosować y, suplementację, y, no i po prostu nie dać się zwariować. I myślę, że jeżeli każdy z nas wprowadziłby te tak naprawdę małe kroki, to dużo szybciej jesteśmy w stanie całą tą sytuację y, obejść bez szwanku i wrócić do normalnego życia. A też wydaje mi się, że oczywiście nie chcę szukać plusów, bo wiadomo, no umierają ludzie, y, nasze zdrowie tutaj jest, mocno dostaje, ale we wszystkim trzeba znaleźć jakiś aspekt, który być może pozwoli nam wyciągnąć jakieś wnioski, chociażby to, żeby... Zatrzymać się na moment, zobaczyć, jakie mamy wartości. Jak na, tak naprawdę wszystko ulega zmianie, gdy stajemy w obliczu czegoś, co zagraża naszemu życiu. To trzeba się tak trochę na chwilę zatrzymać i, i zastanowić nad swoimi priorytetami i tak naprawdę uświadomić, że jeżeli nie mamy zdrowia, to tak naprawdę myślę, że nic nie jest tak naprawdę warte. Asia pięknie to podsumowała, kiedy nie mamy zdrowia. Nic innego nie ma tak naprawdę znaczenia. Odsyłam Was w opisie do wszystkich podcastów, które stworzyłam wspólnie z Asią, a było ich łącznie sześć. Mówiłyśmy między innymi o śnie, o rytmie dobowym i o suplementacji. Gorąco zachęcam Was do zapoznania się z tymi materiałami, a wracając do dzisiejszego tematu. Wspomniany stres naszego organizmu niewątpliwie w dużej mierze wynika z lęku. Dlatego, zostając nadal w klimacie naukowym, postanowiłam zapytać psychoterapeutkę dr. Małgorzatę Majewską Tomasik o to, czym jest lęk i skąd się bierze. Lęk jest naturalną odpowiedzią organizmu na zagrożenie. Która to odpowiedź ma nas zmobilizować, ale też fizycznie uzdolnić do odpowiedniej reakcji, zwykle walki albo ucieczki. Kiedy mówię fizycznie uzdolnić, Mam tu na myśli procesy chemiczne, które zachodzą wtedy w ciele, czyli wydzielanie adrenaliny, noradrenaliny, kortyzolu, uwalnianie glukozy i kwasów tłuszczowych. Bierze się właśnie z tego postrzeganego zagrożenia. Kiedy jest ono faktyczne, jak na przykład stojący naprzeciwko mnie ryczący niedźwiedź, albo dajmy na to mój kot po wizycie u weterynarza, który jest tak wściekły, że stanowi realne niebezpieczeństwo, wówczas mówimy o strachu. Kiedy jest wyobrażone, na przykład właśnie wyobrażam sobie, że zachoruję i umrę, chociaż w tej chwili czuję się dobrze, nie miałam kontaktu z osobą zakażoną, a poza tym jestem młoda i zdrowa, wtedy mówimy raczej o lęku, czyli odpowiedzi na nasze wyobrażenia dotyczące tego, co się stanie lub może się stać. Czy Twoim zdaniem, Małgosiu, reakcja lękowa jest uzasadniona w obecnej sytuacji, jaką mamy na świecie? Hmm. Myślę, że yy, i tak i nie. Z jednej strony, no, to właśnie lęk motywuje nas do tego, żebyśmy przestrzegali rozmaitych zaleceń, motywuje nas do wzmożonej dbałości o higienę, do pozostania w domu, do powstrzymywania się od tych niekoniecznych interakcji. Gdybyśmy tego lęku nie odczuwali, moglibyśmy zachowywać się nieodpowiedzialnie w poczuciu jakiejś nieuzasadnionej, nie wiem, niezniszczalności czy wręcz nieśmiertelności, narażając tym samym siebie i innych. Więc w takim sensie jest nie tylko uzasadniony, ale wręcz niezbędny. Z drugiej strony ważna jest skala tego lęku. Mamy do czynienia z sytuacją, która z założenia ten lęk budzić musi. Jakkolwiek nie jest to pierwsza pandemia w dziejach świata, no to jednak dla nas jest to sytuacja nowa, nieznana, z którą dopiero musimy nauczyć się jakoś sobie radzić. Mamy nie tylko do czynienia z zagrożeniem zdrowia, no a niekiedy i życia, ale także z niepewnością naszej przyszłości. Wiele osób już teraz ma problem z utrzymaniem płynności finansowej. Nie wiadomo, jak koronawirus wpłynie na gospodarkę. Poza tym, że na pewno wiadomo, że wywoła kryzys. Jak długo potrwa ten kryzys? Kiedy świat się z niego podniesie? Jak będzie wyglądało życie po. To wszystko są pytania, których nie sposób sobie nie stawiać, a stawiane wywołują oczywiście lęk. Przy tej okazji odżywają także inne, bardziej powiedziałabym fundamentalne lęki. Lęk przed śmiercią kruchością życia, nie tylko tego fizycznego, ale także rozumianego szerzej jako pewien sposób funkcjonowania w dobrobycie, do jakiego przywykliśmy. Lęk przed własną agresywnością, destrukcyjnością, objawiający się na przykład obawą, że możemy kogoś tym wirusem zarazić. Wreszcie odzywa się transgeneracyjna wojenna trauma. Czyli lęk przed zagrożeniem przychodzącym z zewnątrz, bezwzględnym, nieuniknionym i nieznanym, na które jednak trzeba się przygotować. Stąd odruch gromadzenia, zbierania, robienia zapasów, czy wręcz bunkrowania się w domu. No to wszystko jest jakaś część naszej historii. No i teraz, dopóki ten lęk nie jest jakimś impulsem do refleksji, zachętą do uporządkowania nieuporządkowanych spraw, może jakiegoś pojednania z kimś, z kim jesteśmy w konflikcie, może lepszego planowania. O tyle jest naszym sprzymierzeńcem. Jeśli jednak zaczyna upośledzać nasze funkcjonowanie, odrywa nas od codziennego życia i zasysa w jakąś spiralę zamartwiania się, wtedy jest już nieuzasadniony i nadmierny, no i trzeba sobie z nim jakoś poradzić. I tutaj możemy albo pomóc sobie poprzez pracę z ciałem i treningi relaksacyjne, których w sieci jest pod dostatkiem, albo możemy spróbować wyłowić myśli, które ten lęk karmią. Jeżeli myślimy na przykład: to się nigdy nie skończy, na pewno zachoruję, na pewno stracę pracę, zbankrutuję, nie poradzę sobie. To myślimy w sposób nieprzystosowawczy, który jest tylko pożywką dla naszego lęku. Myśl, na pewno zachoruję, nie jest prawdziwa. Nikt nie ma pewności, że zachoruje, no ani że nie zachoruje. Zamiast myśleć w kategoriach zero-jedynkowych, spróbujmy spojrzeć na, na sprawę realnie. Nie znam przyszłości, nie mogę jej przewidzieć. W tej chwili czuję się dobrze, dbam o higienę i przestrzegam zaleceń, więc robię wszystko, żeby zminimalizować ryzyko zachorowania. Spróbujmy zidentyfikować nasze nieprzystosowawcze myśli, a następnie w analogiczny sposób urealnić je, zmniejszając tym samym poziom lęku. Niestety, lęk jednostek przeradza się często w masową panikę. Na świecie od zawsze było wiele chorób stwarzających realne zagrożenie dla ludzkiego życia. Dlaczego zatem jako społeczeństwo. Od początku rozwoju tego wirusa reagujemy tak intensywnie? O to zapytałam Orlinę Krajewską. Wiesz co, to pytanie można rozważać na, na bardzo różne sposoby. Z jednej strony reagujemy tak intensywnie, ponieważ pierwszy raz w historii ludzkości na pewno przepływ informacji jest tak szybki i tak globalny. Wiele epidemii za nami w historii ludzkości, a... A pierwszy raz właściwie ta informacja obiegła świat tak szybko, i też podejmowane są kroki bardzo zunifikowane i oczywiście odmienne dla różnych krajów, ale mimo wszystko większość krajów zainfekowanych koronawirusem podejmuje je gdzieś tam wspólnie, inspirując się wzajemnie, informując się wzajemnie. Tak samo rzecz dotyczy tych pozytywnych aspektów, czyli Czyli wymieniania się informacjami dotyczącymi powiedzmy wynalezienia, teraz próby wynalezienia szczepionki. My wszyscy wiemy, monitorujemy, mamy dostęp do, do najświeższych informacji, wiemy, jak się chronić. Nie wiem, czy kiedykolwiek odbyła się kwarantanna na tak gigantyczną skalę. Z drugiej strony reagujemy też tak intensywnie, ponieważ to, to jest trochę taki odwewnętrzny, mam wrażenie, taki. Taki wir, który się nakręca i, i wir tych informacji wzmaga nieprawdopodobną panikę yy, i taką ne, intensywność emocji. I na to uważam yy, też trzeba być bardzo uważnym. Yy, z jednej strony oczywiście stosować się do tych zaleceń i procedur i to jest yy, to jest podstawa, bo tylko w ten sposób możemy spowolnić yy, rozprzestrzenianie się wirusa.. Yy, z drugiej strony myślę, że też bardzo, bardzo ważne jest zachowanie takiej higieny psychicznej i właśnie nie poddawaniu się takiej społecznej, wspólnej presji, która już jest gdzieś mam wrażenie taką zawiesiną w, w, w tym wspólnym powietrzu i wspólnej, społecznej świadomości. Jeszcze chciałam powiedzieć na temat tych informacji, które krążą, co uważam, że wszystko ma swoje plusy i minusy, bo z jednej strony jest, jest ogrom też dezinformacji, trzeba być bardzo uważnym w kontekście tego, w co się wierzy, w co się wchodzi. W większości rzeczy i informacji nie jesteśmy w stanie zweryfikować. Jeżeli to są, to są teorie, które nie są poparte faktami, badaniami, a są powtarzanymi, trochę zmienianymi Transformującymi się już w jakąś dziwną stronę plotkami, to mogą one tylko wzbudzać w nas taki wewnętrzny dygot, ale nie przynoszą nam tak naprawdę żadnych merytorycznych informacji, więc na to bym była bardzo uważna. Z drugiej strony, możemy dzięki tak szybującym szybko informacją i dzięki messengerom wszystkiego rodzaju teraz bardzo rozwijającym się szybko oczywiście narzędziom, dzięki którym ludzie mogą też pracować z domu online. Na pewno możemy się dzielić bardzo, bardzo rzeczowymi, ciekawymi sposobami radzenia sobie z, z tą sytuacją, w jakiej jesteśmy. Ja ze swojego doświadczenia tylko powiem, że bardzo się cieszę, ponieważ Ela Dudzińska, doktor Elżbieta Dudzińska, z którą w fundacji naszej małgosi Braunek bądź pracujemy, ela napisała bardzo, bardzo ciekawy post o tym, w jaki sposób oddychać i o, o pewnym aspekcie, o którym może. Nie wiemy, czy w każdym razie, który nie został jeszcze włączony w taką może standardową procedurę, a mógłby być. Czyli, a mianowicie oddychanie przez nos, które okazuje się właściwie pierwszą taką prewencją, ponieważ nos filtruje już może nie będę tutaj wchodzić w szczegóły, ponieważ odesłałabym do tego artykułu, który u nas wisi na stronie. Ale chciałam właśnie powiedzieć o tym w takim kontekście, że właściwie udostępniając taką informację i mając teraz takie, a nie inne narzędzia, ten, ta informacja poleciała w świat i, i spotkała się z, z ogromnym zainteresowaniem i, i cieszę się, że, że możemy też w ten sposób być w kontakcie i się dzielić przydatnymi informacjami. Oczywiście w opisie odcinka podlinkowałam Wam artykuł dr Elżbiety Dudzińskiej. A tymczasem powiedz mi, Orinę, dlaczego tak ważne jest zachowanie spokoju w obecnej sytuacji? Jak to jest? Czy stan naszej psychiki, naszego umysłu ma wpływ na naszą odporność? Myślę, że zachowanie spokoju jest w tej sytuacji absolutnie kluczowe. Zachowanie spokoju oznacza oczywiście bycie odpowiedzialnym, trzymanie się procedur, ale wdrażanie tego wszystkiego. W sposób przemyślany i w sposób uważny. Nie wiem, wydaje mi się, że, że w jakimś sensie pierwszy raz świat się zatrzymał, i może to być dla nas ogromną szansą i pewną nauką tego, w jaki sposób wdrożyć i wprowadzić taką uważność do swojego życia. Która mam nadzieję z nami zostanie. Podejmując chaotyczne, nieprzemyślane kroki, narażamy siebie i innych. Więc tutaj, absolutnie z jednej strony, uważam, że spokój i dbanie też o, o taki komfort wewnętrzny jest niesamowicie ważne. Poddając się panice, presji. Nie tylko wpływamy na stan swojego ducha, który i tak czy siak będzie w tym momencie poddany ogromnej próbie, bo, bo, bo każdy z nas reaguje na to, co się dzieje z ogromnym niepokojem, ponieważ nie wiadomo, dokąd nas to zaprowadzi. To jest, mam wrażenie, że stoimy wobec jakiejś takiej, takiej ogromnej zmiany, i od nas tylko będzie zależało, jak te, jak te zmiany. Wykorzystamy i, i co z nią zrobimy. No, pierwszy raz świat się zatrzymuje na pewno, jest to absolutnie historyczny moment, ale mam takie wrażenie, że naprawdę naprawdę bardzo dużo od nas zależy. Ehm, ostatnio oglądałam bardzo ciekawą, e, taki bardzo ciekawy wykład e, hinduskiego guru, Sadhguru, o, e, o szczęściu. I byłam e, faktycznie jakoś taka naładowana informacjami, bardzo dużo oglądałam. Informacji ze świata, z Polski, cały czas kontrolując to, co się dzieje. I, i poczułam się strasznie rozedrygana i taka spanikowana. I, i podjęłam decyzję, żeby, żeby też zadbać o, o, ten, o ten swój wewnętrzny spokój i wziąć odpowiedzialność za to, w jaki sposób się czuję. I faktycznie trochę odwróciłam tę dynamikę i zaczęłam teraz inwestować naprawdę cały ten czas w, w czytanie, w słuchanie podcastów, wykładów. Takich, szuka, szukam takich informacji, które mnie w tym momencie będą wspierać i też oczywiście wiadomo, że są z pola takiego prozdrowotnego i wyrazem. Mojej, moich zainteresowań, ale, ale myślę, że każdy z nas może poszukać dla siebie takich narzędzi i czegoś takiego, co w tym trudnym czasie będzie go czy ją um, ładować i wspierać, i, i stabilizować, i y, balsamować wewnętrznie, i y, 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 y rozwijać. Natomiast jeśli chodzi o odporność, y, która dzięki temu się wytworzy, y, to oczywiście badań naukowych jest niezliczona ilość, które w tym momencie potwierdzają wpływ umysłu na ciało, ciała na umysł. Jest to rzeczy i fakt absolutnie niepodważalny. Chociażby taką najprostszą rzeczą, ja nie jestem ekspertem i nie chciałabym się tutaj wypowiadać w roli eksperta, ale, ale już z racji swojej zajawki i zainteresowań. Bardzo, bardzo z wieloma osobami i lekarzami, i terapeutami, i profesorami rozmawiałam na ten temat. Chociażby tak prosta rzecz, jak, jak przy ekstremalnym stresie, na który teraz jesteśmy na pewno narażeni, wytwarzanie dużej ilości kortyzolu, czyli hormonu stresu, będzie wpływało niesamowicie negatywnie na nasz cały system wewnętrzny, na odporność. Będzie tę odporność obniżać. I będzie zaburzać całą, całą, całą tą homeostazę, czyli tą równowagę wewnętrzną, do której, do której dążymy. Mamy, myślę, w, tym, w tej całej trudnej sytuacji, bardzo, bardzo dużo zależy od nas od tego, w jaki sposób sami zainwestujemy weźmiemy odpowiedzialność za siebie i zainwestujemy w swój czas. Które niewątpliwie jest dane nam ze sobą spędzić. A co doradziłabyś naszym słuchaczom, jeśli chodzi o to, jak najlepiej teraz o siebie zadbać? Nie wiem, czy, czy mogę jakoś tak uniwersalnie mówić, mogę tylko odwołać się do swojego doświadczenia tych kilku dni, jak staram się o siebie dbać. Oczywiście teraz dosyć intensywnie włączyłam w swoją dietę suplementy, czyli kwas omega-3 o wysokich dawkach. Który wpływa na odporność organizmu? Witamina D3, której jestem absolutnie spragniona i serce mi pęka, bo jest przepiękna pogoda na zewnątrz, ale, ale staram się być bardzo odpowiedzialna, jeśli chodzi o, o spacery i unikanie skupisk ludzkich. Ale myślę, że jakąś taką główną teraz osią tego. Tego czasu, który jest, i tego, w jaki sposób ja o siebie sama dbam, to jest, to jest dbanie o stan swojego ducha. Myślę, że on jest absolutnie kluczowy w, w budowaniu naszej odporności, stanu umysłu, co się przekłada na stan ciała. Staram się codziennie oczywiście też robić jogę, czyli zaczynać od dnia, od, zaczynać dzień od, od praktyki. I, i znaleźć pewną rutynę. Oczywiście czuję, że też y, wszyscy wokoło i w ogóle cały świat jest w ogromnym chaosie. Y, mam też co robić y, w sensie zawodowym, ale wszystko przenosi się w online, więc staram się też znaleźć y, te obszary, nie skupiać się na tym co było, minęło, nie może być zrealizowane ze względu na takie warunki jakie są. Staram się inwestować y, y, w te Części życia, które absolutnie są teraz do zrobienia, nadrobienia, czyli na przykład powymyślać rzeczy na przyszłość, zaplanować, działać koncepcyjnie, przenieść w online wszystko, co mogę. I naprawdę bardzo, bardzo dużo czasu spędzam nad literaturą, czy online, wideo, podcastów w formie Książek, wszystkiego właściwie, co, co mogę. Super jest, bardzo polecam, nawet wejść po omacku w jakiś temat, który nas interesuje. Okazuje się, że naprawdę szukając, zazwyczaj nie mam aż tak dużo czasu na to. A, a teraz znalazłam taką ogromną przyjemność w otwieraniu kolejnych drzwi, dlatego że jeden temat otwiera kolejnych dziesięć tematów do kolejnych specjalistów, do kolejnych podcastów, do kolejnych e, filmów, postaci, e, tematów, które nas interesują. Więc na pewno e, dla mnie jest to. E, jest to Główna oś dbania o siebie i dbania o swój stan umysłu, który uważam, że jest absolutnie kluczowy um, właściwie w tym czasie um, i wpływa na każdy poziom naszego funkcjonowania. O to samo zapytałam Eli Wierkowską, dlaczego właśnie teraz tak ważne jest zachowanie spokoju i zadbanie o siebie od wewnątrz? Pierwsza odpowiedź, jaka mi przychodzi do głowy, to kiedy, jak nie teraz i tak naprawdę. E, chyba m, każdego innego dnia bym tak e, m, odpowiedziała, ze względu na to, że zawsze jest tylko teraz. Nie ma tego, co było, nie ma tego, co będzie. Mimo tego, że nasz e, umysł uwielbia planować, tworzyć, m, przejmować się i tym, co było, i tym, co będzie, to najważniejsza jest chwila obecna. I to, jak zadbamy o siebie, e, procentuje. Natomiast, co jak zadbamy o siebie i um, ile czasu sobie poświęcimy, to często e, bez wątpienia ma wpływ na to, jak się czujemy sami ze sobą. A to, jak się czujemy sami ze sobą, jest istotne w tym, e, co możemy dalej zrobić, działać, e, pracować z kim, jak, po co. E, czyli ta równowaga jest najważniejsza. Wydaje mi się, że aby dążyć do tej równowagi, warto spróbować medytacji i pracy z oddechem. Co mogą nam dać te praktyki? Medytacja jest takim ćwiczeniem dla naszego umysłu. Zawsze powtarzam osobom początkującym, że jeśli mamy czas na mycie zębów, to też fajnie by było znaleźć ten czas na to, żeby umyć nasz umysł, czyli oczyścić z tych myśli, które często się gdzieś tam plączą. Tworzą um, z różnych powodów, z różnych przyczyn, z różnych bodźców. Więc um, też drugie takie um, moje ulubione powiedzenie: um, To jest to, że jeśli ktoś nie ma czasu na medytację, tym bardziej powinien usiąść do medytacji, a ten, kto ma ten czas na medytację, to może sobie ją odpuścić, bądź też zrobić ją krótszą. A, czyli wtedy, kiedy uważamy, że tej medytacji nie potrzebujemy, bądź też tych ćwiczeń fizycznych nie potrzebujemy, bądź um, zadbania o siebie nie potrzebujemy, to zazwyczaj tak jest, że właśnie wtedy potrzebujemy tego bardziej. Ćwiczenia oddechowe to coś, co jest naszą podstawą w ogóle egzystencji, czyli oddech. Coś, co robimy bezwarunkowo, um, bezwysiłkowo, często, ale często też ten wysiłek jest bardzo duży, ponieważ ten oddech jest. Płytki jest nierównomierny. Jest napięcie i w mięśniach oddechowych, w naszej przeponie, w naszym brzuchu. Więc, coś, co tak naprawdę reguluje wszelkie procesy w naszym ciele, w naszej też głowie, jeśli chodzi o cały układ nerwowy, jest zależne od jakości naszego oddechu. Dlatego, tak, tak istotne jest zdanie sobie sprawy. Czyli obserwacja, czyli jak zacząć. Po prostu położyć się, usiąść i naprawdę dosłownie chwila. Teraz tego czasu mamy więcej z wiadomych względów, więc tym bardziej mm, poświęcić i rano, i w ciągu dnia, i wieczorem czas na obserwację. Zacząć od najprostszego ćwiczenia, po prostu obserwować, mm, jaki ten wdech jest, gdzie on się zaczyna, gdzie on się kończy, jakiej długości jest oddech jakiej jest głębokości, czy jest płytki, czy głębszy a, i czy w ogóle mamy świadomość tego, czy oddychamy przez brzuch bardziej, czy, czy właśnie przeponą, czy ten oddech właśnie jest brzuszny, czy przeponowy, czy oddychamy prawą, czy lewą dziurką od nosa. Tych szczególików jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, mimo tego, że każdy mniej więcej ma bądź też powinien mieć jakąś wiedzę na temat naszej anatomii i, i funkcjonowania, natomiast zazwyczaj stres i wszystkie pochodne różne emocje, które, które ściągają nas odciągają od bycia właśnie tu i teraz powodują, że ten oddech gdzieś tam się zaczyna skracać bądź też właśnie jest płytszy, tym bardziej ćwiczenia oddechowe w takich sytuacjach lękowych, stresowych bardzo nam pomagają, nie bez powodu się mówi weź głębszy wdech, wtedy, kiedy kiedy tego w danej sytuacji nie jesteśmy w stanie zapanować nad czymś, bądź też czegoś się boimy, bądź też coś nas zaskakuje albo coś nie wiem, pod wpływem emocji chcielibyśmy powiedzieć, więc, żeby, jak to się mówi, trochę opanować swoje emocje. Ten oddech jest pierwszym narzędziem, z którego możemy skorzystać i jest w nas, jest w nas, więc jest czymś. Z czego tak naprawdę aż no, żal by było nie skorzystać, tym bardziej, że codziennie z niego korzystamy, żeby funkcjonować. Więc tak jak każdy mięsień potrzebuje więcej uwagi, żeby po prostu go rozwinąć, tak, żeby świadomość pojawiła się w naszym ciele i żeby to życie nasze było spokojniejsze mimo dzisiejszych sytuacji zapanować w miarę i znaleźć sobie taki pakiet narzędzi żeby codziennie w różnych chwilach mieć możliwość żeby to nasze życie było spokojniejsze i bardziej świadome no właśnie, wiele osób zostało trochę zmuszonych do zatrzymania się do zwolnienia z moich obserwacji to nierzadko powoduje u nas dyskomfort zatem dlaczego tak trudno jest nam zatrzymać się i pobyć ze sobą Myślę, że dlatego, że świat tak bardzo przyspieszył i wszystko stało się tak namacalnie dostępne, że po prostu gdzieś tam w tym wszystkim się um, pogubiliśmy. Um, jak wiadomo, kwestia i potrzeb, i, i, i pieniędzy, i rozwoju, i kariery, i chęci. Um, spowodowanych, nie wiem, poznawaniem, doświadczeniem jest bardzo, bardzo duża ze względu na to, co nam świat oferuje. Więc chyba taką naturalną ludzką właśnie chęcią, czy takim ludzkim odruchem jest chęć poznawania bycia, tworzenia, dzielenia się i tego po prostu w tak zwanym międzyczasie było bardzo, bardzo, bardzo dużo, aż jakiś limit został przekroczony. I w dzisiejszym świecie. Z jednej strony jest to błogosławieństwo, że wszyscy, naprawdę, Wszyscy, Wszyscy, Wszyscy na świecie zostaliśmy w domu. Nawet jeśli ktoś z tego domu wychodzi na własną odpowiedzialność, bądź też wychodzi wtedy, kiedy musi, bądź też pracuje, bądź też różne inne powody tej sytuacji są i, i trzeba z tego domu gdzieś tam wyjść, to jak widać, przez wszystkie social media, jednak większość osób siedzi w domu, bądź też namawia do tego, żeby w tym domu siedzieć i y y y w miarę zapanować y nad tym, co się dzieje. Więc, y jakby paradoksalnie, jest to coś cudownego, bo chyba ja nie, nie jestem w stanie przytoczyć żadnej innej sytuacji, która tak y połączyłaby. Ludzi na całym, całym, całym świecie, więc ym, tym bardziej dobrze wykorzystać ten czas, chociaż też nachodzi i cały czas mi taka myśl, żeby nie wymagać od siebie za dużo, bo rzeczywiście sama jak otwieram. Internety, to widzę, że są różne podgrupy, jak zawsze, czyli ludzie, którzy nagle po prostu wystrzeli, że robią wszystko, i to też jest presja dla tych, którzy nie mają siły, bądź też właśnie się boją, i ci, którzy, to co powiedziałam, jakby zupełnie się wycofują i, i wolą w tym czasie pobyć ze sobą, z bliskimi. Hmm. Więc gdzieś w tym wszystkim znaleźć balans dla siebie, żeby nie narzucać sobie, że, że ja muszę coś robić, coś działać. Tylko rzeczywiście, jeśli świat w jakiś sposób się zatrzymał, to dobrze to wykorzystać też dla siebie, bo znowu to, jeśli nie pobędziemy ze sobą, jeśli pewnej rzeczy nie, Przerobimy ze sobą, nie odpowiemy sobie na kilka podstawowych, najważniejszych pytań: dokąd zmierzam, albo gdzie jestem tu i teraz, albo po co to robię, albo czy w ogóle mam ze sobą kontakt i, i czego potrzebuję, na czym mi zależy, czego pragnę, co jest najważniejsze w moim życiu, no to ciężko dalej, tak naprawdę, dzielić się, żeby to nie było kosztem. Kosztem nas, więc ta równowaga jak z oddechem, wdech, coś, co bierzemy, wydech, coś, co dajemy. Dobrze, żeby ten wdech i wydech, czyli ta równowaga pomiędzy braniem a dawaniem gdzieś się pojawiła w naszym życiu, żebyśmy o tym pamiętali. Na koniec wróćmy jeszcze raz do zjawiska lęku. Wiemy już, że jest to naturalna reakcja, ale czy jest to coś, nad czym powinniśmy próbować panować? O to zapytałam Asię Łożeńską. Moim zdaniem, lęk jest całkowicie naturalny. Zresztą badania potwierdzają to, że reakcja lękowa, reakcja stresowa jest całkowicie naturalnym mechanizmem i jest tak naprawdę umieszczona w nas. Jesteśmy wyposażeni w umiejętność odczuwania strachu czy wychwytywania jakichś sygnałów alarmowych z ciała. No, dla naszego dobra. To to, jakby to jest taki mechanizm, który, zost który zostaliśmy wyposażeni, żeby przetrwać po prostu. Więc jakby jest to absolutnie naturalna reakcja. Jest to wręcz, myślę, w dzisiejszej naszej sytuacji oczekiwana reakcja. Natomiast myślę, że. Czym innym jest taka reakcja alarmowa organizmu i e, reakcja alarmowa emocji, a czym zupełnie innym jest podpinanie się, zupełnie nieświadome, pod taką kolektywną, e, pod kolektywny lęk. I myślę, że to jest to, czego my doświadczamy w tej chwili. Jest to sytuacja, która mm, może być przewlekła i w związku z tym, pomimo tego, że jest naturalna i jest oczekiwana, Myślę, że dobrze byłoby może niekoniecznie walczyć z nią, ale, ale zadziałać, żeby, żeby ten stan załagodzić, żeby ten poziom stresu i lęku, e, strachu obniżyć. No właśnie, ale jak go łagodzić? Czy masz jakieś rozwiązania, sposoby na to, jak możemy radzić sobie z uczuciem lęku? Na pewno rzeczą, którą dama, mm, staram się uniknąć i chciałabym, żeby, e, żeby inni też. Mm, w sobie gdzieś tak wygenerowali jakiś taki rodzaj łagodności dla siebie samych i bycia takim na miarę możliwości łagodnym obserwatorem, życzliwym obserwatorem. To jest normalne, że my się boimy, to jest normalne, że my się podłączamy pod, tą, pod ten kolektywny strach. Jakby nie nie besztajmy się z tego powodu, nie miejmy do siebie pretensji i też nie próbujmy na siłę zagłuszyć tych emocji, bo wiesz, to jakby może doprowadzić do jakby drugiej skrajności, do, do, do jakichś takich zachowań dysocjacyjnych, do e, odcinania się od tego, co ja czuję, a, a to też nie jest dobre. Pozwólmy sobie, tak jest moje zdanie, pozwólmy sobie poczuć to, co czujemy, pozwólmy sobie, nie wiem, popłakać, jak potrzebujemy popłakać, powkurzać się, jak potrzebujemy się powkurzać, natomiast... Miejmy też na uwadze to, że, że w pewnym momencie można powiedzieć dość i zadziałać i zastosować jakieś takie naprawdę proste metody, proste narzędzia, które pomogą nam, nam się wyciszyć. Myślę, że to jest bardzo ważne, i pomimo tego, że to jest reakcja naturalna, ważne, żeby w pewnym momencie zadziałać w kierunku wyciszenia tych emocji, wyciszenia tego stanu. Dla mnie to jest ważne z, z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że zwyczajnie wysoki poziom stresu, wys, wysoki poziom lęku obniża odporność, więc tak samo jak super ważne jest to, żeby w tej chwili stosować się do zaleceń, do zaleceń władz czy do zaleceń e, Światowej Organizacji Zdrowia i rzeczywiście działać w takim Wdrażać te kroki, robić to, co, to, co powinniśmy robić, dbać o, o mycie rąk, o odkarzanie rąk. Nie, jeżeli nie, nie ma takiej potrzeby, jeżeli nie, mamy, jeżeli nie musimy, nie wychodzić z domu, nie spotykać się z, z rodziną, ze znajomymi itd., dbać o dietę, dbać o, o sen, dbać o, o nawilżenie, o. Odpowiednią ilość płynów wypijanych, to jakby to wszystko wiemy. Natomiast równie ważne, właśnie po prostu zwyczajnie z poziomu odporności i, i takiego zbudowania siebie, zbudowania tej odporności, podwyższenia tej odporności, wzmocnienia tej odporności. Równie ważne jest właśnie to, żebyśmy zadziałali w obszarze obniżenia tego poziomu stresu. A z drugiej strony, bo powiedziałam, że jakby dwa czynniki, czy, czy dwa powody są dla mnie ważne właśnie w tym kontekście ob obniżenia poziomu stresu. Drugi jest taki, że e, tak jak powiedziałam, e, podłączamy się pod kolektywne emocje, podłączamy się pod kolektywny stres i to jest też zupełnie naturalne. To są te, te stresowe, takie. Reakcje czy lękowe, czy właśnie podłapywanie emocji innych członków stada, to jest totalnie celowe działanie natury, żeby nas uchronić jako gatunek przed wyginięciem, żeby nas uchronić przed tygrysem szablozębnym, żebyśmy tak naprawdę dzięki, te, dzięki temu, że mamy te mechanizmy wbudowane w, w nas dotrwaliśmy do tego momentu, w którym jesteśmy, byliśmy w stanie się rozwinąć, byliśmy w stanie jako gatunek po prostu przetrwać. Natomiast tak jak mówię, to, że my się w tej chwili podpinamy pod emocje innych osób, to ma swoje jakby złe strony i dobre strony, dlatego że Teraz podpinamy się pod stres, ale tak samo możemy podpinać się i zarażać się spokojem. I myślę, że dokładnie tak samo możemy jakby rozsiewać ten spokój. Tak samo jak w tej chwili niektóre osoby rozsiewają stres, rozsiewają lęk. Dokładnie tak samo możemy zupełnie świadomie zadbać o swój spokój, o, swój, o obniżenie swojego poziomu jakiegoś takiego dyskomfortu emocjonalnego, lęku, wkurzenia czasami. I, I być tym światłem po prostu dla innych. Jestem przekonana, jakkolwiek, jakkolwiek może naiwnie to brzmieć, jestem przekonana, że jesteśmy naprawdę w stanie zmienić, e, zmienić świat, e, jakby spowodować ten efekt motyla, że zadbanie o siebie samego czy o siebie samą, zadbanie o swój własny spokój będzie miało e, wymierny wpływ na ludzi dookoła mnie. I w związku z tym na, na taką szerszą perspektywę. Oczywiście, jak siedzimy w domu, dla mnie, dla mnie wiesz, tak prywatnie to jest ważne, żeby po prostu zadbać o moją rodzinę, zachować swój własny spokój, żeby też moja rodzina się nie stresowała, ale wiesz, no, nawet jeżeli się nie widzimy, mamy ze sobą kontakt online i, i to się rozprzestrzenia po prostu. Mój spokój, zadbanie o mnie, e, o mnie samą, będzie miało wpływ na, na o wiele więcej ludzi niż e, niż mi się wydaje, niż nam się wydaje. No wiesz co, ja na pewno stosuję to, co stosuję zawsze, teraz, teraz dwa razy bardziej, z dwa razy większą intencją. Na pewno jest to metoda opukiwania, i to może być pełny, pełna pełny, pełen schemat metody opukiwania z punktami po prostu na twarzy, na ciele, na, na, na ręce. Ale może to być totalnie na maksa uproszczona metoda opukiwania, czyli jeżeli ktoś nie wie, metoda opukiwania to jest opukiwanie punktów akupresorowych na twarzy, na ciele, z jednoczesnym na chwilę skupieniem się na, tym, na emocji, której chcemy się pozbyć, na tym dyskomforcie emocjonalnym, którego chcemy się pozbyć. I tak jak mówię, zwykle to jest chyba 8 czy 9 punktów na, na twarzy i ciele, ale teraz naprawdę w takiej absolutnie minimalistycznej wersji stosuje opukiwanie tylko jednego punktu na grzbiecie dłoni, pomiędzy, jakby przedłużenie pomiędzy małym a serdecznym palcem. I to naprawdę wystarczy, żeby opukanie tego punktu, tego jednego punktu na grzbiecie dłoni, z jednoczesnym takim tutaj akurat jakby skupieniem się na tym, do jakiego stanu dążę, czyli nie na tym, czego chcę uniknąć, na tych emocjach, których, które chcę załagodzić. Tylko na tych emocjach, które chcę w sobie wygenerować, czyli opukiwanie punktu z takim powtarzaniem sobie jestem spokojna, jestem bezpieczna, jestem zdrowa, rzeczywiście powoduje bardzo, bardzo szybkie obniżenie tego poziomu stresu. Druga rzecz to jest pisanie strumienia świadomości, czyli taka poranna rutyna, która zawsze, no myślę, że zawsze robi dobrze, niezależnie od tego, czy jesteśmy w takim wyjątkowym czasie jak teraz, czy, czy po prostu na co dzień. W moim życiu to bardzo wiele zmieniło stosowanie tego, tego narzędzia. Polega to na tym, że na kartce papieru, w zeszycie, ważne żeby ręcznie, nie na klawiaturze komputera, nie na ekranie telefonu, piszemy dokładnie to, to, to co sugeruje nazwa tego narzędzia, czyli strumień naszych myśli. Dokładnie tak, jakbyśmy się podłączyli do, z rejestratorem do strumienia myśli, po prostu. Jeżeli w głowie jest to jest beznadziejne narzędzie, nie wiem po cholerwie, to, to piszesz dokładnie to. Jeżeli w twojej głowie jest e, nie mam pojęcia, co mam pisać, mam pustkę, to piszesz nie wiem, co mam pisać, mam pustkę. Ważne zastrzeżenie, bo byłam zaskoczona kiedyś, jak jedna z dziewczynek, która ze mną współpracowała, powiedziała, że. Wstałam rano i nie miałam żadnych negatywnych myśli, więc nie napisałam strumienia świadomości. Strumień świadomości nie polega na tym, pisanie strumienia świadomości nie polega na tym, że my piszemy negatywne rzeczy. Polega na tym, że piszemy dokładnie to, co jest w głowie. I jeżeli to są dobre myśli w danym momencie, albo neutralne myśli, to po prostu piszemy te dobre, albo neutralne myśli. To nie musi być narzekanie. To może być e, no, dokładnie to, co jest w głowie w danym momencie, więc mm, to się wydaje proste. To się czasami wydaje zbyt proste, żeby mogło być skuteczne, ale naprawdę jest skuteczne i ja to oczywiście przetestowałam na sobie. Jak sobie teraz zerkam do zapisków sprzed paru lat, to jestem naprawdę w szoku, jak, jak stresowe było moje życie, jak, jakim kłębkiem nerwów byłam. Więc to jest też takie narzędzie, które bardzo, bardzo polecam i. Ono nie wymaga jakiegoś dużego zaangażowania, nie wymaga absolutnie żadnych nakładów finansowych, nie wymaga wychodzenia z domu. Każdy z nas znajdzie kartkę papieru w domu i coś do pisania. To może być długopis, ołówek, pióro, cokolwiek masz. Tak jak mówię, byle to było ręcznie na kartce papieru. No i trzecią rzeczą, którą stosuję, to są oczywiście olejki eteryczne i tutaj najprostszy olejek absolutnie najprostszy, najbanalniejszy czyli czerwona pomarańcza. Olejek, który teoretycznie nie jest w ogóle kojarzony z, z jakąś, jakimś wsparciem w stresie, a właśnie dokładnie może w tym obszarze pomóc. Jak każdy cytrus, podnosi nastrój, polepsza nastrój, ale właśnie bardzo duże zaskoczenie moje, ale sprzed wielu, wielu lat, że czerwona pomarańcza działa naprawdę nawet lepiej niż lawenda. Na wyciszenie, na uspokojenie, na, na obniżenie takich właśnie, jak to nazwać, tak potocznie takich panikarskich emocji, dokładnie czerwona pomarańcza, a plus, plus jej i jakby wyższość nad lawendą na przykład jest taka, że pomarańcza, jak każdy cytrus, nie będzie usypiać, nie będzie wyciszać tak bardzo umysłu i, i układu nerwowego jak jak na przykład lawenda, więc, więc to jest ten plus. Tak jak zapowiadałam, zadałam moim gościom na koniec nieco bardziej prywatne pytania. Na początek, wymień jedną rzecz, czynność lub myśl, która teraz ci pomaga. Zacznijmy od dr Joanny Podgórskiej. Kurczę, ciężko powiedzieć, bo tak naprawdę ja dosyć mocno dbam o to, żeby zawsze znaleźć ten czas. Wiem, że to tak górnolotnie brzmi, ale naprawdę staram się jakiś ten work-life balance zachować, ale choćby no, siłą rzeczy z tego powodu, że siedzimy w domu, wychodzimy z mężem tylko gdzieś, nie wiem, do lasu, na biwak czy na rower gdzieś do, do jakiejś dziczy. No to siłą rzeczy, że spędzam tego czasu w domu więcej. Nie chodzę na treningi do, do jakichś miejsc typu fitness, kluby, siłownie czy szkoły jogi. Wykonuję więcej tych ćwiczeń w domu, na przykład z Maćkiem, co też nas w jakiś sposób jeszcze bardziej zbliża. Yy, czy też po prostu po skończonej pracy? no Nie wychodzę gdzieś do miasta, tylko zajmuję się jakimiś rzeczami w domu. Porządkuję szafki z herbatami, ziołami, yy, sprzątam w szafkach, przeglądam jakieś stare książki, na przykład to ostatnio zrobiłam. Ale tak naprawdę, no mówię, w moim życiu niewiele to zmieniło, natomiast y, obserwowanie tego trochę jak funkcjonuje teraz wszystko poza, czyli y, ja mam jakieś współpracę z instytutami, z jakimiś firmami, y, no działam z ludźmi, którzy jakby siłą rzeczy zrzeszeni są w miejscach, które teraz są zamknięte i tutaj widzę dużo większy spokój i też taki troszkę balans, że gdy wcześniej wydawało mi się, że ten deadline jest absolutnie już konieczny i bez tego zawali się świat, jak widać, wszystko może iść sobie trochę swoim torem, i, i ludzie rzeczywiście zastanawiają się nad rzeczami, które są może troszkę ważniejsze od tej całej bieganiny. E, więc u mnie niewiele to zmienia, ale, ale też doceniam bardzo ten czas, bo po prostu, e, no chociażby, więcej spędzam czasu z Mackiem i, i, nie wiem, robimy rzeczy inne niż na co dzień, po prostu siłą rzeczy. A teraz odpowiedź dr Małgorzaty Majewskiej Tomasik. Ja się trochę zbuntuję i wymienię kilka rzeczy, bo myślę sobie, że jeżeli to ma komuś pomóc i ktoś się ma tym zainspirować, to może lepiej, żeby tych rzeczy było więcej niż mniej. Więc pomaga mi przede wszystkim modlitwa, no, która jest istotną częścią mojego życia od w zasadzie zawsze, no, ale w sytuacjach kryzysowych sprawdza się szczególnie. Pomaga mi kontakt z bliskimi, mówienie o tym, co czuję, nazywanie tego, także na terapii własnej. Pomaga mi praca, która odrywa mnie od czubka własnego nosa i gdzieś przekierowuje mnie na innych, pozwala mi zapomnieć o, o moim lęku przez to, że zajmuję się lękiem osób, które do mnie przychodzą. E, świadomość tego, że podejmowane są w moim odczuciu racjonalne działania, to znaczy e, obserwuję to, co się dzieje, myślę sobie, że akurat w tej sytuacji naprawdę ten kryzys jest fajnie zarządzany. A też myślę, że wdzięczność, jaką odczuwam wobec wszystkich osób, które są zaangażowane w opanowanie tej sytuacji, wobec personelu medycznego, nie wiem, rządu, wojska, jest taką fajną przeciwwagą dla tego lęku, dlatego myślę, że, że warto ją w sobie wzbudzić i, i, i poczuć, żeby gdzieś od, od tego lęku odpocząć. No i na koniec myślę, że pomagają mi statystyki, czyli realność, spojrzenie takie urealniające na tę chorobę, i to, że 80% osób jednak przychodzi ją łagodnie albo zupełnie bezobjawowo, więc na dobrą sprawę mogłam już nawet przechorować koronawirusa, tylko nawet o tym nie wiem. Teraz czas na odpowiedź Eli Wierkowskiej. Nie tylko teraz, ale mm, na pewno jest to medytacja, jeśli chodzi o narzędzie do opanowania myśli. A jeśli chodzi o taką myśl, która pomaga mi, to to właśnie jednoczenie się ludzi na całym, całym, całym świecie. To jest niesamowite, jaką mamy moc przyciągania, jaką mamy moc wtedy, kiedy na przykład siadamy do wspólnej medy medytacji, aby podnieść tą wibrację, aby, aby poczuć się lepiej, i, i nawet na odległość jesteśmy w stanie to niesamowicie poczuć. Więc to jest coś. Coś genialnego. I na koniec kilka słów od Asi Łużyńskiej. Mm, pomaga mi myśl, yy, zdanie mojej mamy, która twierdzi, że połowę problemów w życiu rozwiązuje samo. Więc staram się robić dokładnie to, co mogę zrobić. W sensie takim, że yy, no dbam oczywiście o, yy, o bezpieczeństwo takie, na zasadzie nie, nie, nie wychodzenia z domu, nie spotykania się z nikim, odkażanie klamek yy, i tego typu rzeczy, <laughs> mycie rąk i tak dalej. Dbam o, o te, jakby stosuję te narzędzia, o których powiedziałam yy, mające na celu wyciszenie, uspokojenie, zresetowanie a resztę po prostu zostawiam wszechświatowi, czy tam sile wyższe, jakkolwiek ją rozumiesz. Wierzę w to, że yy, że. Że to wszystko się skończy zajebiście dobrze, po prostu. A kolejna rzecz jest taka, że kolejna myśl, która, która gdzieś tam się pojawia w przestrzeni mojego umysłu, jest taka, że mam wrażenie, że to jest zajebisty prezent dla, dla naszego klimatu i dla Ziemi. I niesamowicie mnie to cieszy. Myślę, że my sobie damy radę jako ludzie, a myślę, że Ziemi to było cholernie potrzebne, i, i to jest. Y Najśmielszych snach nikt z nas by nie wymyślił y, takiego scenariusza, w którym pomimo tego, że, y, że rządy wielu państw, y, w, tym, w tym naszego państwa, no, nie były zbyt chętne do tego, żeby zadziałać y, na, na taką dużą skalę w, w celu ochrony klimatu, jednak po prostu Ziemia na nas to sama wymusiła i jest w tym coś niesamowitego. Nigdy byśmy na to nie wpadli, że można nagle tak bardzo ograniczyć transport. Można nagle tak cholernie bardzo obniżyć emisję CO2. Coś wspaniałego. Oczywiście, żebyśmy się dobrze zrozumiały, ja totalnie, totalnie dostrzegam negatywy, które wynikają z tej sytuacji, i jest ich masę dla nas. Jest ich naprawdę masę, ale, ale staram się dostrzegać. No, niewątpliwe plusy, jakie wynikają z tej sytuacji. I ostatnie pytanie w tym odcinku, czyli dokończ zdanie. Teraz w końcu znajdę czas na dr Małgorzata Majewska-Tomasik. Chciałabym powiedzieć, że na tę kupkę książek, która czeka na przeczytanie, ale jak wiesz, pracuję online już od dawna, więc sytuacja koronawirusowa nie skutkuje u mnie jakąś nową ilością wolnego czasu, którą mogę dowolnie dysponować. Więc te książki pewnie będą nadal czekać. Tym niemniej, yy, doświadczenie ostatnich dni pokazuje, że najwyraźniej znalazłam czas na wrzucanie głupot na Facebooka. A na co znajdzie czas, Orina Krajewska? Teraz yy, w końcu mam czas na. Yy, gotowanie. <noise> yy, nie jestem gotowaczem, jestem smakoszem. Ale. Yy, Naprawdę w ostatnich dniach zaczęłam eksperymentować z gotowaniem, i ku mojemu zdumieniu, naprawdę sprawia mi to ogromną przyjemność. I nie wiadomo kiedy podciągnęłam się, bo jakoś taki cały czas żyłam w takim przeświadczeniu, że właściwie mam średnią wyobraźnię do gotowania i że uwielbiam i doceniam kucharzy i wszystkich, którzy mają ten zmysł, taką wyobraźnię dotyczącą smaków, e, zapachów, łączenia, takiego nawet abstrakcyjnego. I absolutnie to doceniam, ale zawsze jakoś tak wydawało mi się, że, że nie wiem, czego ja się w kuchni nie dotknę, to, to raczej mi tak nie wychodzi do końca tak, jak to zaplanowałam. Jakieś te, te krzyżowanie smaków zawsze mi wychodziło pokracznie. A, y, a teraz może z większą uważnością do tego podchodzę. Może się nigdzie nie spieszę. Y, może po prostu się na ten temat, ponieważ innych e, alternatyw nie ma, więc na ten, na ten aspekt e, bycia w domu się otworzyłam. I nagle się okazało, że, e, że gdzieś te inspiracje się pozapisywały w takich e, małych e, zakamarkach pamięci mojej e, kucharskiej. Także e, mam nadzieję, że to ze mną zostanie. Eli. Teraz w końcu znajdziesz czas na. Wiesz, co moje życie wygląda? Um, może nie to, że podobnie, bo, bo rzeczywiście te ograniczenia um, są um, denerwujące, ale um, na co znajdę czas na to, żeby częściej um, rezygnować z telefonu a, i, i żeby więcej czasu pobyć um, z książką, żeby więcej czasu pobyć na Macie ze sobą. To chyba uświadomiło mi, że, że czym więcej tego czasu poświęcam na, na, na swój rozwój, jest czymś, co, co jest najważniejsze. Więc tak, to będzie to, czyli to będę ja. Asiu, a ty na co teraz znajdziesz czas? Sen. Przynajmniej tak sobie obiecuję. <laughs> Zobaczymy, jak to wyjdzie. To znaczy, obiecuję, że znajdę jest na sen. Na razie to się nie realizuje, bo zamiast się kłaść o 9, to oglądam Netflix do późna. Ale to jest dopiero kilka dni. Mam nadzieję, że się zmobilizuję i zdyscyplinuję i rzeczywiście wykorzystam ten czas na to, żeby odespać. Moi drodzy słuchacze, dziękuję Wam z całego serca za wysłuchanie tego odcinka, ale muszę również wysłać niesamowicie ogromne podziękowania w kierunku dziewczyn, w kierunku moich dzisiejszych gościń, w kierunku Asi Małgosi, Oriny, Eli i drugiej Asi. Słuchajcie, dziewczyny w ciągu tak naprawdę. 48 godzin przysłało mi odpowiedzi na pytania. Ja zupełnie spontanicznie postanowiłam stworzyć ten odcinek, ponieważ poczułam, że jest takie zapotrzebowanie. Dajcie mi koniecznie znać, czy miałam rację, czy się myliłam. Piszcie do mnie oczywiście na YouTubie w komentarzach pod podcastem, ale również na moim Instagramie, czy też na Instagramie Karolina Sobańska podcast. Na pewno wrzucę, wrzuciłam. Posty poświęcone temu odcinkowi. Także wspierajmy się i wymieniajmy spostrzeżeniami. Jeżeli chcecie, aby powstało więcej odcinków, które w jakiś sposób odpowiadają na to, co dzieje się na świecie obecnie, koniecznie napiszcie mi o tym. Ja postaram się stanąć na głowie i, i coś wykombinować, i coś specjalnego dla Was przygotować. W przyszłym tygodniu mam dla Was wspaniałą rozmowę z moją Sobczak, którą nagrałam jeszcze. Przed tym wszystkim, mówiąc bardzo, bardzo ogólnie, na koniec chciałam Wam tylko powiedzieć, że oczywiście w opisie też Was odsyłam do, do dziewczyn i do ich działalności w, w internecie. Natomiast dla wszystkich osób, które szukają dodatkowego wsparcia, na pewno mogę Wam polecić live wieczorne Eli. Eli o 21 robi przynajmniej, jak to nagrywam. Medytacje wspólne na Instagramie, natomiast rano Asia Łożyńska robi live, y, które też mają na celu. Uspokojenie nas i wsparcie w tym trudnym czasie. Także wszystko Wam też opisałam naturalnie w notatkach. Jeszcze raz Wam dziękuję z całego serca za wysłuchanie tego odcinka. Udostępniajcie go, bo ja wierzę, że są to niesamowicie wartościowe treści, które dziewczyny przekazały. Dlatego sądzę, że jeżeli Wam w jakiś sposób pomogły, nauczyły Was czegoś nowego, to wspaniale będzie, jeżeli cała Polska będzie mogła skorzystać z tego materiału. Także Dziękuję Wam jeszcze raz, my słyszymy się już za tydzień. Podcast możecie posłuchać oczywiście na Spotify, na iTunesie i na YouTubie i ukazuje się w każdy poniedziałek bez zmian o godzinie siódmej, ale mogę zapowiedzieć, że w kwietniu szykuję dla Was coś specjalnego. Dzięki, do usłyszenia, cześć!